Dobry wieczór. Lecimy! Albo jedziemy! Lecimy z koksem, ale zobacz jakie faux pas. Jakie faux pas? Co ty gadasz o jakim faux pas? W ogóle nie, zaczęliśmy fantastyczne spotkanie. Nie zdążyłem się ogolić po prostu. No Maciek, no co poradzisz? No weźmiemy brzytwę i pojedziemy z tematem. Nie strasz mnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór kochani. Witamy was bardzo serdecznie. Patryk Goczkowski, witaj. Mamy pierwszego oglądacza. Co tam u ciebie słychać? Cześć Patryk. No napisz coś. A właśnie, to ja udostępniam. Bo no, to jest taki dobry gest. Jak się robi live'a, to jest taki dobry gest, żeby udostępnić. Zwłaszcza, że mamy jakieś przygotowane niespodzianki. Są już pierwsi znajomi. 11, 15, 20, 30. To możemy zaczynać. 50, 100, jedziemy. Witam was kochani, Maciej Maciejewski, jakby mnie ktoś jeszcze nie znał, Network Magazyn, czyli jedyne w Polsce niezależne pismo o sektorze, o branży, sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy. Niektórzy nazywają to w skrócie MLM, czy marketing wielopoziomowy, nazwa nie ma znaczenia. Ważne jest, z czym się to je i co można z tego uzyskać. Dzisiaj mam bardzo ciekawego gościa w Mediakarze, Magdalena Bienia. Dzień dobry, dobry wieczór. Magdalena jest specjalistą, trenerem od planowania. Ponadto zajmuje się takimi rzeczami jak szeroko rozumiany rozwój, nie tylko w życiu, ale przede wszystkim w biznesie. Może sama powiedz kilka słów o sobie. No i myślę, że taka istotna część tego, czym się zajmuję, to jest pomoc przedsiębiorcom, również tym z marketingu sieciowego, z racji mojego 10-letniego doświadczenia W MLM i początków kariery zresztą z marketingiem sieciowym związanych. Zwiększanie skuteczności, zwiększanie efektywności, rozwój biznesu, tworzenie strategii biznesowych i pomoc w tym, żeby zachować równowagę, bo wiele osób, które działa w biznesie, bardzo często zapomina o równowadze. Oczywiście, jak się jest w MLM, to znacznie łatwiej z tą równowagą, bo jest dużo bardziej elastyczny czas pracy, natomiast też się można zapędzić i no niejednokrotnie widziałam osoby, które zaczynały o 7 rano, kończyły o 23, więc jakby w ogóle nie ten duch i nie ta praktyka, którą należałoby czerpać z takiego biznesu i z takiej wolności, jaką właśnie marketing sieciowy daje. Słuchaj Magdo, pierwsze pytanie. Zacznijmy od tego, że z planowaniem ogólnie życia, biznesu, planowaniem jakiegoś pomysłu na samego siebie i na swoją rodzinę jest tak, i to nie tylko wynika z moich obserwacji, ale są na to dowody fakty, naukowe. Wiele badań profesjonalnych na ten temat zrobiono. Jest tak, że zawsze kiedy zbliża się koniec danego roku, już pomińmy tutaj tematy związane z dekadentyzmem, z nihilizmem, ale ci ludzie, którzy myślą jakoś przyszłościowo, mają szerokie plany. Tam grudzień, wiesz, zbliża się Sylwester, nowy rok, planują sobie. A w nowym roku 2020 zrobię to i to, będę taki, dam mi to i to. Prawda? Tak. Każdy ma jakieś plany. 95, później nic nie robi. Zgadza się. Zero z tych planów wychodzi, albo tam jeden punkt z pięciu czy z sześciu, tak? Tak. Powiedz mi, dlaczego tak się dzieje? Pod koniec roku mamy, wiesz, wielkie jo, a potem klapa. Wiesz co, no jednym z głównych powodów tego jest to, że ludzie właśnie tak akcyjnie podchodzą do tematu wyznaczania celów i planowania, a tak naprawdę to ani nie planują, ani nie wyznaczają celów, tylko mają takie fantazyjne, ułajskie chciałbym. I to powoduje, że oni słyszą, że inni by chcieli na przykład się zacząć odchudzać, albo przytyć, albo zdrowo żyć, albo lepiej odżywiać, albo trenować, więcej albo zarabiać, rzucić palenie, albo zarabiać dokładnie, zbudować zespół w swoim, awansować w swoim biznesie. No i nie za bardzo się to pokrywa z jakimikolwiek
ich kompetencjami, tudzież ich życiem, tudzież ich wartościami, bo to są takie tematy i takie obszary, wokół których należałoby w ogóle zacząć rozmawiać o wyznaczaniu celów i planowaniu, żeby to miało ręce i nogi. My się w ogóle spotykamy w fantastycznym momencie, bo 15 stycznia to jest, ja to nazywam Międzynarodowym Dniem Porzucania Noworocznych Postanowień, dlatego że badania właśnie liczne pokazują, że do 15 stycznia 92% osób porzuca swoje noworoczne cele i swoje noworoczne postanowienia i czekają do następnego roku. I kochani, skoro tu jesteście, no to pytanie do Was, jakie Wy macie cele związane ze swoim biznesem, bo chcielibyśmy z Wami porozmawiać pod kątem biznesowym o tym realizowaniu swoich celów w marketingu sieciowym. W ogóle dajcie znać, kto z Was w MLM aktywnie działa, kto z Was chce lepiej, skuteczniej planować swoją pracę i jakie macie postanowienia noworoczne, bo to nam też pomoże za chwilę tutaj odnieść się do rozmowy i do tego, jakie są Wasze potrzeby. Piszcie w trakcie rozmowy. A powiedz mi, dlaczego planowanie jest takie ważne, żeby... Wiemy, że jest ważne. Brian Tracy często powtarza, nie miej nawet swoich planów w głowie, tylko je spisz, tak? Tak. Powieś sobie tą kartkę na lodówce, patrz na nią codziennie, tak? Dlaczego to jest takie ważne? No bo jak to było powiedziane w Alicji w Krainie Czarów, Alicja pyta się kota, drogi kocie, którą drogą mam iść? A kot się pyta, a gdzie chcesz dojść? No, nie wiem. No to kod odpowiada, nie ma znaczenia w takim razie, którą drogę wybierzesz. I to jest jakby część odpowiedzi na twoje pytanie. Jeżeli nie planujemy, nie mamy celów, no to nie wiemy, gdzie dotrzemy i niekoniecznie tam nam się będzie podobało, co zresztą większość ludzi w swoim życiu doświadcza. No bo patrząc na statystycznego Kowalskiego, oczywiście nie, mam nadzieję, że nie ma tu żadnych Kowalskich, a jak są, to pozdrawiamy was serdecznie, ale po prostu większość ludzi nie planuje, no chce żyć jako tako. I u mnie ten temat planowania pojawił się bardzo szybko, bo on się pojawił zaraz jak zaczynałam w wieku lat 17 biznes w marketingu sieciowym, bo okazało się, że no mam dużo zajęć. I mimo tego, że byłam nastolatką, to miałam dużo zajęć, bo były zajęcia w szkole po południu, było trzeba prowadzić dom, dlatego że mocno musiałam pomagać w domu mamie, musiałam gotować sobie sama i jeszcze mnóstwo dodatkowych rzeczy. I trzeba było to rozpisać. Tak, wtedy mądrze się pojawiało, więc pierwsze w zasadzie to, co usłyszałam na szkoleniach od osób, które były liderami, to, że muszę mieć kalendarz i że muszę planować. No i tak się zaczęła moja droga z kalendarzami, bo o tym żeśmy jeszcze nie zdążyli powiedzieć, ale efektem tej pracy kilkuletniej nad coraz to lepszym tworzeniem planów, kreowaniem całego biznesu, rozwoju, też coraz więcej liderów miałam w swojej strukturze, no to tym bardziej musiałam być efektywna, skuteczna, no bo jaki lider, taka grupa i większość osób w marketingu sieciowym też ma problem na przykład z rozwojem struktur, no i marudzą, że ludzie nie awansują, no ale ci ludzie nie awansują nie dlatego, że są jacyś ułomni i nie awansują, tylko dlatego, że liderzy źle z nimi pracują, ale fakty są takie, że lider źle pracuje sam ze sobą. I ostatnio nawet miałam takie spotkanie, bo aktualnie zajmuję się też konsultingiem dla firm z branży MLM czy sprzedaży bezpośredniej i miałam spotkanie z liderami z firmy finansowej, no i tam w toku rozmowy wyszło na to, że w zasadzie to oni nie planują pracy ze swoimi ludźmi. No i ciężko im wytrzymać jest taką dyscyplinę planowania z tymi osobami i tak z miesiąc to im się udaje prowadzić grafiki, a potem nie. No a jak moja następna... Wrzucają, często widzę to właśnie, robią coś takiego jak żołnierz na froncie, wrzucają granat do pokoju i patrzą, jaki będzie efekt, tak? No coś w ten deseń, tak? Czyli chcą, żeby ludzie planowali, chcą od nich egzekwować, ale sami nie mają swoich celów i swoich planów. I to jest taki, moim zdaniem, jeden z kluczowych w ogóle punktów tego, dlaczego ludzie się nie rozwijają w biznesie, czy to MLM, czy w jakimkolwiek innym, w którym prowadzą zespoły i prowadzą ludzi. No bo prawda jest taka, jak nie ogarniesz siebie, swojej dyscypliny, swojego bajzlu, no to nie będziesz w stanie ogarnąć nikogo poza tobą. No kurde, proste. Wyprzedziłaś troszeczkę moje kolejne pytanie, bo chciałem... Damy radę. Chciałem cię zapytać, jak to profesjonalnie robić, jak planować
rzetelnie, kompetentnie, żeby to odnosiło fajne efekty. Mhm. I wspomniałaś w poprzedniej wypowiedzi, że sama potrzebowałaś jakiegoś narzędzia, jakiegoś tak. kalendarza. Podejrzewam, że tak powstał. Sama sobie zrobiłaś po prostu jakiś notatnik, jakiś kalendarz. Mhm. To był pewnie twój pierwszy egzemplarz. Dokładnie tak. W toku, kiedy właśnie natchniona różnymi szkoleniami, zaczęłam zdawać sobie sprawę, jak wielką wagę odgrywa wyznaczanie celów. W ogóle, kochani, napiszcie, kto z was wyznacza cele. Napiszcie cele. I kto z was planuje swoją pracę. Napiszcie planowanie. Bardzo będę też rada, jak się podzielicie tym i będziemy widzieć tutaj, że jesteście z nami aktywnie. No i właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że te cele są takie istotne, że te plany są takie istotne i co? To były lata, początek 2010 roku, 2011, czyli trochę temu. Matko, jedyna dekada. No i wtedy kalendarze, które były na rynku, to były po prostu zwykłe kalendarze. Nie spełniały twoich wymogów, po prostu. A wiadomo, że żeby skutecznie móc realizować swoje cele, no to po pierwsze trzeba ten cel mieć przed nosem, po drugie trzeba patrzeć, jak nasz plan aktualny ma się do celu rocznego i te codzienne działania, po trzecie trzeba robić podsumowania, monitorować przebieg, no i pewnie niejednokrotnie ci z was, którzy są na żywo, mieli taką sytuację, że wyznaczyliście sobie jakiś cel, może nawet żeście go zapisali na szkoleniu w ferworze entuzjazmu, po czym poszło na półkę razem z zeszytem i jak się napisało, tak się zapomniało i koniec tego. I ja też miałam wiele takich sytuacji, że widziałam, jak ja pracuję, widziałam, jak pracują moi ludzie, no i pojawił się problem, że no jest potrzebny kalendarz, no więc zrobiłam. Tutaj ale ja już widziałem rok wersję temu, dwa lata 2020. Temu. Czyli to jest najnowszy. To jest najnowszy, dokładnie tak. Ten pierwszy, który był wydany w... Nie chodzi nam o reklamę, kochani. Tylko... Wiesz, jeśli, jak to jest? Nie chodzi nam o reklamę. Nie chodzi nam o jeśli zadzwonisz dziś, tylko dzisiaj, 14.99, a do niego dodamy długopis. Nie ściemniaj, Maciej, nie ściemniaj. Nie, to jest twój kalendarz najnowszy, bo pamiętam, że rok temu, dwa lata temu chyba 7 lat temu. Robiłaś i co roku go po prostu wznawiasz. I powiedz mi, jak z tym pracować? Dlaczego on jest taki, a nie inny i jak on człowiekowi pomaga? Kalendarz biznesowy skuteczniejszy, bo tak się nazywa w całości ten kalendarz. I on powstał właśnie z myślą o osobach pracujących w marketingu sieciowym, mm-hmm. o freelancerach, mm-hmm. o przedsiębiorcach, którzy prowadzą swój biznes, o osobach, które mają nieregularny czas pracy. Dlaczego? Kochani, napiszcie, kto z was robi spotkania w weekendy. Napiszcie weekend. Kto z was pracuje 7 dni w tygodniu, albo na przykład robi sobie weekend w poniedziałek i wtorek, bo ja bardzo często tak robiłam. Grzegorz Rymarski, taki chce. Cudownie. Grzegorz w.kalendarzbiznesowy.pl. Grzegorz dostanie ode mnie gratis, on wie za co. Pojechałeś. I ci z was, którzy pracują w niedzielę, to być może też się spotkali z... A w MLM-ie prawie wszyscy pracują w niedzielę. No właśnie. Mniej się robi w tygodniu, właśnie marketing sieciowy na tym polega. Tak. Dlatego Maciek Maciejewski, syn Leszka, od 15 lat... spotyka się z ludźmi w niedzielę. Ma wolne wtorek, środa, czwartek, a pracuje w niedzielę. No właśnie. Czego mu dzieci nie wam mogą tutaj wybaczyć. Pokażę z bliska, bo to była pierwsza myśl, która mną kierowała tych lat temu... naście, no czy kilka, żeby stworzyć kalendarz, który pozwoli ludziom takim jak ja, ty, którzy są freelancerami, takim jak osoby, które dzisiaj się z nami spotykają, żeby móc zaplanować normalnie sobotę i niedzielę na spotkania, żeby tutaj było gdzie pracować, a nie, no wiemy jak wyglądają normalne kalendarze, dobrze, nie? Mamy dzisiaj, bo ty tam powiedziałaś 15 stycznia, tak. Ale dzisiaj mamy 17. Tak. To jesteśmy, a ja nie wiem, do czego ty wiem, zmierzasz. Bo moja siostra ma urodziny, 18. To ładnie. Wszystkiego najlepszego, siora. No, mamy 17 stycznia i co, mamy 17 co stycznia. Dalej? Jak z nim pracować? Druga rzecz, która bardzo ułatwia pracę, to jest miejsce na wyznaczanie celów i planowanie najważniejszych aspektów wiesz co, tego celu. Najlepiej będzie, jak ty opowiesz po prostu króciutko, jak ty z nim pracujesz. Na przykład ja to sobie wyobrażam tak, że dzisiaj sobie wpisujesz zadania na jutro. Mhm. No to powiedz. Okej. Przykład daj.
przykład. Przykład jest taki, że startujemy z większą perspektywą i to jest rzecz normalna w każdym planie. Czyli jeżeli mam na przykład sobie zaplanować najbliższe 3 miesiące pracy, to ja nie patrzę na to, jaki jest dzień dzisiejszy, tylko patrzę na perspektywę 3 miesięcy. Te 3 miesiące wynikają mi z tego, że mam jakieś swoje cele roczne. I na te cele roczne też jest miejsce. Więc zaczynam od tego, żeby najpierw sobie wyznaczyć cele roczne, potem skupiam się... Tak jest, żeby mieć, wiesz, długą perspektywę. Potem skupiam się na tym, żeby mieć cele na najbliższy kwartał i te cele na najbliższy kwartał robię w oparciu o koło satysfakcji życiowej. To jest taki ładny schemat, 12 obszarów życia, gdzie planuję sobie, oceniam najpierw, jak te 12 wygląda w moim aspekcie, w przypadku, tak? I wybieram sobie 3, nad którymi muszę w pierwszej kolejności popracować. I następna rzecz, no to z tych 3 mam cele tak naprawdę na najbliższe 3 miesiące. I to jest 3 i trochę roboty. I teraz te cele na te 3 miesiące, one w jakiś sposób odnoszą się do moich celów rocznych. I wypadkową tego są moje cele miesięczne, czyli to, co sobie wpisuję w kolejnej tabelce. I to jest, widzisz, też coś, co... Teraz już są planery, które mają takie miejsca na cele, natomiast nie są w ten sposób ułożone, w sensie nie mają tyle systematyczności i harmonizacji w działaniu, tak? Bo tutaj masz wszystko etapami, czyli masz cel roczny, kwartalny, miesięczny. I dalej, idąc w tym duchu, co robię? No ustalam sobie cele na każdy tydzień. Więc mam cele tygodniowe i na przykład mam cel na tydzień, jeżeli pracuję w MLM, zrekrutować 10 osób. No to do tego celu rozpisuję sobie zadania, żeby zrekrutować 10 osób. Jak prowadzę statystyki, bo jestem przedsiębiorcą, który ogarnia temat, czyli prowadzę sobie statystyki, no to wiem, że żeby mieć na przykład 10 spisanych wniochów, to potrzebuję spotkać się z 20 osobami. Tak? Bo na przykład ktoś ma 50% skuteczność. Jak potrzebuję sobie zrobić 20 spotkań, które ma się odbyć, no to pewnie muszę umówić 2 razy więcej, może 2 razy więcej, czyli 40 spotkań. No to już mogę mieć światełko, czy jestem w stanie zrobić w ciągu 7 dni tygodnia 40 spotkań, jeśli na przykład każde trwa godzinę. Jak ktoś rekrutuje na spotkaniach, gdzie zaprasza ludzi i robi jeden do wielu prezentacje, no to ma łatwiej, bo na przykład robi 4 spotkania, na każdej zaprasza 10 osób, albo robi jedno spotkanie, na które zaprasza 40 osób. Ale żeby mieć 40 potwierdzonych spotkań, no to trzeba umówić, przepraszam, obdzwonić więcej ludzi, może 80, może 100 osób. No i to sobie zapisuję tutaj, tak, w miejscu, gdzie mam zadania. No i wiem, że ten takim punktem wyjściowym jest zrobienie 100 telefonów w danym tygodniu. Czy jakieś miejsce na listę kontaktów też tu jest? Wiesz co, nie, jestem zdecydowaną przeciwniczką traktowania kalendarza jak notatnika na zasadzie zapiszę tam wszystko i kuźwa będę napierdzielać ze planer, wszystkimi. Do celów. Tak, 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 tak. I to jest, wiesz co, to jest jeden z błędów, które ludzie popełniają przy planowaniu i w ogóle przy wyborze kalendarza, bo na przykład oni sobie zapisują, co oni będą z człowiekiem robić na spotkaniu w kalendarzu. No... No nie, no ja rozumiem, że ktoś lubi taką formę i jeżeli ona działa, to super, ale te same osoby bardzo często mówią, że one nie mają czasu. No dlaczego? No bo one sobie zawalają kalendarz niepotrzebnymi informacjami, bo do tego, co ja mam zrobić z kimś na spotkaniu, to ja mam zeszyt spotkań, w którym notuję każdego klienta, czy każdą potencjalną osobę, z którą mam zrobić biznes, wypisuję sobie tam cele spotkania, wypisuję sobie tam plan spotkania, wypisuję tam sobie założenia, jakie są i potem robię analizę tego spotkania, więc nie mylmy dwóch narzędzi. Zeszyt spotkań to zeszyt spotkań, a kalendarz to kalendarz, to jest narzędzie, które ma ci pomóc w realizacji celów, które ma ci dać przestrzeń na cały tydzień i dzięki takiej przestrzeni na cały tydzień ty w tym momencie wiesz, gdzie jesteś, kiedy masz okienka czasowe, kiedy ty możesz się opierdzielać, bo wiecie, no generalnie praca pracą, ale ja zaczęłam mocno planować, dlatego że jestem leniwa i dlatego, że jestem spontaniczna i wiele osób myśli sobie, że jak zacznie używać kalendarza, to o Boże drogi, to oni już po prostu zabiją cały swój, wiesz, kreatywny potencjał i nie wiadomo co jeszcze. No nie, no to jest narzędzie, które ma po prostu pomóc w tym, żeby zrobić to, co jest do zrobienia, wtedy, kiedy jest to do zrobienia i mieć wolne. I to jest moja kluczowa zasada życiowa, którą się kieruję od lat 16,
Zawodowo będę świętować 16 lat za 2 miesiące. Ja podejrzewam, co ty zrobiłaś przez przypadek albo i nie przez przypadek. Potrzebowałaś dobrego narzędzia do wyznaczania celów i do planowania. Tak. Nie chciałaś tego robić w komputerze, bo bardzo dobrze jest mieć coś w ręku, gdzie no możesz to... No i kolejna zasada, tak? Od mózgu przez rękę to tak, jest tak, kinestetyka, dokładnie. To jest praca tak mentalna. Tak samo jak z czasopismem drukowanym. Oczywiście. Lepsze jest niż elektroniczne tak. pod wieloma względami. Kupiłaś sobie jakiś zwykły kiedyś tam kalendarz i nie było w nim miejsca na twoje cele, tylko było Ireneusza Wandy, Mateusza Zygmunta. I po prostu stworzyłaś sobie taki, w którym możesz... wszystko ładnie zaplanować i mieć na najważniejsze cele, zadania miejsce, tak? Tak. Powiedz mi, tak. jak go mogą nasi oglądacze, słuchacze zakupić, ci, którzy chcą, oprócz Grzegorza Rymarskiego, wszyscy. Wszyscy oprócz Grzegorza. No. Możecie, kochani, wejść na stronę kalendarzbiznesowy.pl. I tam macie trzy opcje, ponieważ w tym roku postanowiłam jeszcze dotworzyć narzędzie online, czy pod postacią kursu, żeby jak najwięcej wyciągnąć z kalendarza, bo wiem, że wiele osób nie wie, jak używać tych tabelek, które tu są, a nie jestem w stanie z każdym się spotkać i mu indywidualnie wytłumaczyć po prostu tego, więc jest kalendarz z kursem online, jest wersja podstawowa, jest wersja rozszerzona kursu. Ale pod tym adresem ten najważniejszy produkt każdy kupi. Tak. Tak. I na hasło Network Magazyn, jak sobie tam w zamówieniu ktoś będzie chciał wpisać. Jest takie miejsce? Tak, jest miejsce, żeby dostać 10% rabatu. Także czyli z hasłem Network Magazyn pisane razem małymi literami. Ale to dożywotnio nie? Do końca weekendu, czyli do niedzieli, do północy najbliższej. Do 00 na hasło Network Magazyn kupicie sobie 10% taniej. Słuchaj, jeszcze taka jest sprawa. Czekaj, Justyno, jak aż wpisuję www.kalendarzbiznesowy.pl. Dokładnie tak, Justyna, dzięki wielkie w ogóle za wpisanie tutaj w komentarzu adresu. A może właśnie zobaczmy, kto nam tutaj jeszcze pisał. Małgorzata, bez planowania nie ma celebrowania. Dokładnie tak, Małgosia. Dokładnie. I to jest szalenie ważna rzecz w kontekście rozwoju biznesu. Justyna pisze, potrzeba matką wynalazków, nie zgadzam się, ojcem. Ta potrzeba, Maciek, sorry. Justyna miała rację. Jadwiga też chce taki kalendarz. Zapraszam cię, Jadwigo, na stronę. Fajnie, że z nami jesteś. Przepraszam, mam tylko jeden. Bogdan tutaj do nas dołączył. Co my tutaj jeszcze mamy? Ciutkę nie widać, ale to sobie kupisz, to będzie widać. No, dokładnie. Jest, zobacz, jest po 19:00. Nie chcę tutaj pokazywać, co ja wydziwiam, żebyście w ogóle nas widzieli. W ogóle, słuchajcie, Maciej ustawił tu trzy kamery. Dobrze, że jest jedna z lewej, jest jedna z prawej i jest pośrodku ta, przez którą do was rozmawiamy. I 8 latarek. I ja się w ogóle czuję, jakbym była w jakimś wielkim studiu nagraniowym. Także MLM Media Car to jest naprawdę wypas, powiem wam szczerze. Ja mam i jeszcze do ciebie bardzo, bardzo ważne pytanie na koniec. No, może słuchaj, już na koniec? Ale patrz, jak nam się fajnie rozmawia i osobom z nami się fajnie rozmawia. Na te ja mam pytania nadzieję. Zawsze będziesz mogła odpowiedzieć po prostu w komentarzu później. Oczywiście. Prawda? Na spokojnie w domku przy herbatce. Czy kakałku. Zielonej, czy kakałku. Tak. Mam kto z was pije wieczorem kakałko? Słuchaj, ty lubisz zadawać ludziom pytania, ale najtrudniejsze jest to, że zanim oni odpiszą, zanim ale my ja to wiem. Zobaczymy, ale ja mam jeszcze bardzo ważne pytanie. No już się zamykam. Bo tydzień temu miałem wykład w jednej, dla jednej z firm MLM. Tam w kuluarach młodzież, młode wilki, kałasznikowy, szybkie strzelby do mnie podchodzili i pytali, z kim, jakie mam plany na kolejne wywiady, z kim będę rozmawiał. No powiedziałem między innymi, że z tobą, bo tą rozmowę już planujemy przecież od miesiąca czy od dwóch. I poprosili mnie, żebym ciebie zapytał, co uważasz w temacie pozyskiwania nowych kontaktów. Największy problem ludzie w marketingu sieciowym mają tego typu, że w pewnym momencie im się kończy lista po prostu znajomych w telefonie, lista znajomych, gdzie tam mają spisanych w takich kalendarzach, czy w jakichś notatnikach. I no kurczę, główkują, skąd tu brać ludzi. Co ty o tym myślisz? Skąd pozyskiwać nowe kontakty w MLM-ie?
Wiesz co, to jest cudowne pytanie i cudowne wyzwanie, bo widzę, że ono jest uniwersalne od lat tylu ilu network marketing, od kiedy powstał, od kiedy jest w Polsce, to ludzie mają to samo wyzwanie, kończąca się lista znajomych, a to, co ja kiedyś przeczytałam i osobiście doświadczyłam, lista znajomych nigdy się nie kończy. Co najwyżej może się skończyć nasza motywacja. A źródło naszej motywacji to jest nic innego jak nasza wielka wizja, jak nasze marzenia, nasze pragnienia i nasze cele. Mhm. Więc tak naprawdę lista kontaktów nigdy się nie kończy i wiesz jeszcze, jak czyli 10 jak ktoś lat ci temu, mówi, że mu się skończyły kontakty, to po prostu nie dajesz wiary. No nie daję wiary, dlatego że wiesz co, statystycznie na Facebooku osoba, która naprawdę się mało kontaktuje z ludźmi, jest introwertykiem i ogólnie to ona siedzi zamknięta w szafie, ma 300 kontaktów. Mhm. Ludzie, którzy robią networki, wiadomo, że mają tych znajomych więcej. Natomiast sprawa jest prosta. Kontakty kończą się wtedy, kiedy kończy się motywacja, kiedy ta motywacja jest silna. I skąd brać? No, to tutaj jest całe mnóstwo. Jeszcze teraz, w ogóle w dzisiejszych czasach problem kontaktów w ogóle nie powinien istnieć, tak? Bo po pierwsze na Facebooku można poznawać nowych ludzi. 3 miliardy ludzi siedzi na Facebooku. Tak, ja pamiętam czasy, kiedy nie było takiego cudownego narzędzia jak Facebook i ja, żeby pozyskać nowy kontakt i wejść na zimny rynek, to brałam, kurczę, podkładkę, drukowałam ankiety, szłam na ulicę i moje pierwsze ankiety robiłam w Sosnowcu na Modrzejowskiej. Miałam wtedy lat 17, przez pierwsze 15 minut stałam po prostu na ulicy, trzaskałam się tą podkładką po głowie i sobie mówiłam, o ja pierdzielę, co ja zaraz będę robić, tak? Który to był rok? 2004 rok. To ty byłaś? No. Dokładnie, ta mała dziewczynka wtedy to byłam ja. Tak. I wiesz, jak ja sobie popatrzę na to, jak kiedyś trzeba było się komunikować z ludźmi, ile wysiłków to trzeba było włożyć, a teraz siedzisz w domu z telefonem, z laptopem, tu masz aplikację jedną do poznawania ludzi, drugą, trzecią, dziesiątą, tylko też wiesz, wiele osób, bo jestem w kilku grupach na Facebooku pod tytułem szukam pracy MLM albo dam pracę online i tak dalej, jest i to jest, o, to jak mogę dzisiaj zaapelować, to kochani, jak chcecie rekrutować w taki sposób, to zastanówcie się, jaką wy wartość możecie dać ludziom, bo jak widzę w tych grupach codziennie 30 takich samych postów pod tytułem dam pracę albo szukam 3 osoby do zespołu. U mnie to nic nie będziesz musiał sprzedawać. Tak, nie musisz sprzedawać, tylko po prostu bądź i będziesz zarabiał miliony w ciągu tygodnia. Tylko, napisz, zadzwoń tylko. Tak, na priv. Jak już tak się pochwaliłaś, że jesteś w takich grupach, to powiedz, jakie najczęściej błędy ludzie popełniają w takim marketingu internetowym. Mhm. Wiesz co, no to pierwsza rzecz to jest właśnie ten komunikat, który wysyłają do świata pod tytułem szukam 3 osób, 5 i tak dalej, bo to nie jest nic, taka zasada, którą się mówi marketingowa, tak wyróżni się. No jak się wyróżnisz, jeżeli masz obok 30 takich samych postów? To nie wyróżnisz się. Więc to jest temat z nie powiem czego. To bani komunikacja. Druga rzecz, jeśli chodzi o komunikację, to nagminne wysyłanie wiadomości. Na zasadzie wysyłam ci zaproszenie do znajomych, nie odezwę się kompletnie, a jak już się odezwę, to cześć, mam dla ciebie super biznes. Mhm. No i sorry, no jak ja dostaję 3-5 wiadomości takich dziennie, a czasem dostaję jedną w tygodniu, bo to też jakby nie ma regularności. Mhm. No ale jeżeli ktoś działa aktywnie w branży, no to też wie, co tam się dzieje i jak to wygląda. No to nie jest taka jakaś wyróżniająca wiadomość, więc... To w drugą stronę, pójdźmy w drugą stronę. Co robić, żeby zachowywać się dobrze, profesjonalnie? Chyba po prostu być sobą, nie? Zawsze być sobą i to jest pierwsza rzecz. Nie nagabywać, tylko po prostu informować, nie?
Tak, i wiesz co, mam też takich znajomych, którzy mnie zaprosili do znajomych na Facebooku, na zasadzie, cześć, robisz fajne rzeczy, fajnie by się było mieć w znajomych. I okej, szanuję, jesteśmy sobie znajomymi, te osoby dostarczają wartościowe posty, inspirujące i to sprawia, że mogąc obserwować taką osobę, też gdzieś mnie wpadają do moich tematów biznesowych fajne pomysły. I myślę, że to jest taki sposób, żeby po prostu pokazywać sobą, co się reprezentuje. Po pierwsze mieć co reprezentować, bo może jeszcze od tego zacznijmy, nie? Ja zauważyłem na przykład ostatnio, jeśli chodzi o produkty z zakresu health wellness, odchudzające, kiedy napiszę, że napisałem, bo to już w trybie przeszłym trzeba o tym mówić, kiedy napisałem, że w tym miesiącu stosowałem w mojej diecie produkt X, zrobił on dla mnie to, to i to. Jeżeli jesteś zainteresowany, możesz go kupić tu i tu i tu. Zero reakcji. Zero reakcji. A kiedy wstawiłem zdjęcie z siłowni, że skaczę na skakance albo tam dźwigam jakiś ciężar i nic, tylko tyle, zaraz ludzie piszą, a co ty tam robiłeś, a jak, a po co, a dlaczego, a na czym to tak schudłeś, nie? No i właśnie, i to po jest... Po prostu trzeba być sobą, nie nachalnie, jakoś tak. idiotycznie tam... Tak. Tym bardziej, że no wiesz co, mnie się wydaje, że zbijać dużo ludzi... Zbijać szpilę w bok, tylko robić swoje, informować po prostu. Wie, że takie rzeczy się dzieją, wie, że można budować takie biznesy, no też to... Jakby świat się posunął do przodu, więc jest dużo takich opcji i nagabywanie, wysyłanie takich wiadomości, to tak naprawdę tylko i wyłącznie działa na niekorzyść całej branży. Bo potem sporo osób kumatych, które mogłyby rzeczywiście się zainteresować tematem, stwierdza, no kurde, jak takie oszołomy do mnie piszą, no to co ja w ogóle mam do zrobienia? Sorry, ja może teraz trochę mocno mówię, ale nie, jakby mam 10 lat doświadczenia praktycznego w marketingu sieciowym, rekrutacji, przerobiłam tysiące spotkań z ludźmi. Mam doświadczenia osoby z zewnątrz, która przypatruje się branży, można powiedzieć teraz tak jak ty, neutralnie z boku. Ale ja często piszę, że oszołomów nie brakuje, jak wszędzie, jak no w każdej właśnie, dziedzinie teraz... życia. Są profesjonaliści, tak. są świetni ludzie, ale zawsze się trafi... No więc po prostu trzeba reprezentować sobą wartość, jak się jest w jakiejś firmie, z jakąś się współpracuje, poleca się jakiś produkt... Inspirować się wzajemnie, to jest moc, napisała tak, ale... Justyna Jaglarz i właśnie. Zgadzam się z tym. Używać przede wszystkim tych produktów i niech na tobie widać zmianę, którą ty przeżywasz w momencie, kiedy ty używasz produktu, tak? Ty nie musisz na każdym zdjęciu mieć ten produkt, bo tak jak mówiłeś, jak ty miałeś produkt na zdjęciu, to nie było reakcji, mimo że ty nie sprzedajesz w ogóle tych produktów. Dokładnie. A jak byłeś na siłowni, to była. No więc jakby taki marketing około tematyczny, tak? Pokazuje swój styl życia, pokazuje co robię, pokazuje jak mi jest, pokazuje, że może być fajnie, robię to nie nachalnie, a inspirująco, dając wartość innym i dzięki temu ludzie chcą ze mną przeżywać, przebywać. Sami przyjdą, tak. sami się zapytają no i też taka, i sami pamiętam, wejdą. Jedna z lekcji, która mi mocno zapadła z czasów, jak jeszcze byłam takim małym, dreptającym, początkującym networkowcem. Na Modrzejowskiej. Na Modrzejowskiej, tak. To mieliśmy taką zasadę w firmie, która była non-stop na konferencjach podawana, bądź centrum pozytywnej energii. Bo wtedy po prostu ludzie będą chcieli z tobą przeżywać, przebywać i będą do ciebie lgnąć. No i to jest coś, co ja myślę na tyle mocno mi weszło w nawyk, że bardzo często później słyszałam, albo ty taka fajna, uśmiechnięta jesteś, albo z tobą jest tak pozytywnie. A Magda, a ty się kiedykolwiek smucisz, czy ty zawsze jesteś uśmiechnięta? No i jakby to mi też pokazało, że gdzieś tam, wiesz, takie lekcje, które w ogóle w marketingu sieciowym dostałam, to zostały ze mną na dłużej i wszędzie to wykorzystuję. Czy idę do urzędu skarbowego coś załatwić, czy idę załatwić coś, nie wiem, w sklepie robię zakupy, pani siedzi smutna za kasą, no to coś głupiego powiem i tam już jest śmiech dookoła. I wiesz, i to jest fajne, bo wtedy ty wnosisz radość w życie innych i nawet nie chodzi o to, żeby potem każdego zrekrutować też, nie? Bo po Dokładnie. Prostu można mieć znajomych. Albo przyjaciół. Właśnie. No. Chcesz jeszcze przejrzeć, co tam, jakie Rzucić komentarze okiem? Są? Możemy zobaczyć. Dużo osób do nas dołączyło. No właśnie, to nie kończą się kontakty, ale brak motywacji. Dokładnie. O, Małgorzata napisała dokładnie to, co ja. Justyna, wymienić 5000 osób na innych w ciągu kilku chwil. Przycisk usuń kontakt na FB.
No właśnie, tak. Zawsze jest, poznajemy jakieś osoby, napisała Barbara. Dokładnie, dokładnie tak, zawsze poznajemy ludzi. Gdziekolwiek byśmy nie byli, to tam poznajemy ludzi. No ja wiem, że w dzisiejszych czasach, nie wiem jakim tutaj mamy dzisiaj średnią wieku, ale wiem, że jest kryzys ogólnie komunikacji, kryzys kontaktów międzyludzkich. I network marketing może być tym narzędziem i tą siłą, która będzie te kontakty międzyludzkie właśnie budować i utrzymywać. I teraz wiesz, dużo ludzi na przykład przynosi się tylko do online'u, więc jakby idzie z tym trendem, fajnie, bo jest trend, więc wykorzystajmy, ale moim zdaniem warto jest budować te kontakty na żywo, bo one zawsze będą mocniejsze i to, co łączy ludzi, to jest właśnie relacja na żywo. No my też żeśmy się ileś razy widzieli na żywo w naszym życiu, prawda? I dalej mamy relacje. Spojrzenie musi być. Nie śniętej makreli, tylko ten błysk wokół. Ta jest. Dokładnie. I uścisk dłoni, a nie podanie 5 zdechłych parówek. No, no długo by można o tym rozmawiać. Naprawdę dokładnie. Długo można by o tym rozmawiać, bo... Aczkolwiek internet traktować jako bardzo fajne, nowoczesne narzędzie do oczywiście pozyskiwania nowych kontaktów. Tak, tak, jak najbardziej i pozyskiwania ludzi, ale tak jak mówię, no z taką racjonalną dozą po prostu serdeczności i wyjścia do drugiego człowieka. I profesjonalnie. Tak, i profesjonalnie. Profesjonalnie, bo to się zawsze ceni, a ludzie jak będą widzieć, że ty robisz profesjonalnie biznes, to będą też chcieli później ten biznes lgnąć robić. Będą. Dobra, kończymy, słuchaj, bo siostra ma urodziny. I jedziesz na imprezę. No, no widzicie? Raz na... Dajcie znać, kochani, czy wam 10 się lat. Live nasz dzisiejszy podobał i czy tematy były istotne i co wynosicie z tego naszego dzisiejszego spotkania. I ja mam jeszcze taki jeden prezent spośród osób, które udostępnią tego live'a. Wybierzemy jedną osobę, która otrzyma też w prezencie taki kalendarz. Mhm. Przy czym nie wystarczy zrobić klik udostępnij i tyle, ale dodać słów kilka wartościowych od siebie na temat tego, dlaczego wy to udostępniacie, dlaczego warto obejrzeć, jak macie swój zespół, to myślę, że no warto, żeby też zobaczyli, prawda? Czyli jeszcze raz, zaraz po zakończeniu ten live ukaże się nagranie na moim wallu, na mojej ścianie. I kto udostępni go na swojej ścianie, napisze jakiś fajny komentarz, my będziemy widzieli, kto to zrobił, ile osób i niedemokratycznie, tylko tak jak to obecnie w Polsce jest spopularyzowane pod kątem dyktatury totalnej, wybierzemy tak osobę, która dostanie taki kalendarz. Tak, i wybierzemy tą osobę w niedzielę. Oprócz Grzegorza Rymarskiego. W niedzielę o 20, także dajemy czas też tym osobom, które będą oglądały nas później jako wideo. Oczywiście w międzyczasie można zamówić już swój kalendarz, najwyżej dostaniecie po prostu dwa, jeden zamówiony, a jeden w prezencie. Dobra. A pozostali do niedzieli, pamiętajcie, kod Network Magazyn, macie 10% taniej i wasz biznes fajnie będzie się planował. Nie sam oczywiście, wy tak będziecie mieli go jak planować i wyznaczać cele. No to tyle, hejka, życzę wam powodzenia, prowizji wysokich jak Giewont, ku chwale branży. Hej! Hej! Dzięki wielkie, kochani, za uwagę waszą i aktywność. Buziak! Dobrej nocki. Dobrej nocy. Albo zabawy, bo jutro wolne, nie? No. Można, można. No nie, networkowcy nie mają wolnego w sobotę. No, networkowcy planują szkolenia właśnie. Dobrej nocki, jakby nie było.